Witam wszystkich bardzo serdecznie na drugim z wykładów wchodzących w skład realizacji programu edukacyjnego wystawy o niepodległą Polskę plebiscyt 1920 roku na Powiślu. Tym razem tematem naszego wykładu jest spółdzielczość bankowa na Powiślu, banki ludowe na Powiślu jako miejsce integracji środowisk polskich. Oczywiście dotyczyć to będzie okresu drugiej połowy XIX wieku oraz przełomu XIX i XX wieku i plebiscytu, a także okresu międzywojennego do września 1939 roku. Nasz wykład składać się będzie z trzech części. W części pierwszej poruszę problematykę spółdzielczości jako zjawiska, które zaczęło występować w wieku XIX na skutek różnych prądów, można powiedzieć, filozoficznych i społecznych. Spójrzmy na definicję idei spółdzielczości, dlatego że ta definicja określi nam z góry jak gdyby ramy, w których będziemy się poruszać, mówiąc o spółdzielczości bankowej. Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób. Tutaj jest kilka bardzo istotnych pojęć, a więc autonomia to jest pierwsze z nich, które zjednoczyły się dobrowolnie. Dobrowolność zjednoczenia jest drugim ważnym czynnikiem. W celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb wspólnych, niezwykle ważne, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych, a więc obszary działania spółdzielni mogą być różne, nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne i kulturalne, poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. I ten ostatni komponent jest niezwykle ważny, dlatego że spółdzielczość zakłada nie tylko wspólnotę celów, ale również wspólnotę odpowiedzialności, wspólnotę praw i wspólnotę zarządzania. Bardzo ciekawym cytatem jest cytat z teoretyka, można powiedzieć, idei spółdzielczości i współdziałania XIX-wiecznego teoretyka Charles Saint-Gilles, Francuza. Spółdzielnia jest biznesem, ale jeśli jest tylko biznesem, jest złym interesem. A więc tutaj jak gdyby dotykamy sedna sprawy spółdzielczości. Jest to biznes, ale w odróżnieniu od biznesu nastawionego tylko i wyłącznie na zysk, jest to biznes o bardzo poważnych podstawach społeczno-etycznych. Czy we współczesnym świecie daje się połączyć te dwa, wydawałoby się, sprzeczne kierunki? Na ten temat nie będziemy może dyskutować, ale zobaczymy, w jaki sposób próbowano te dwa kierunki połączyć na przełomie XIX i XX wieku na terenie, który nas interesuje, czyli Powiśla. Spółdzielnia przeciwstawia się nieraz, jako spółdzielnie przeciwstawia się jako przedsiębiorstwa oparte z założenia o wartości moralne konwencjonalnym firmom prywatnym. Bardzo ciekawe. Troszeczkę o historii ruchu spółdzielczego. Otóż tutaj taką notatkę znalazłem, że za kolebkę ruchu spółdzielczego uznaje się XIX-wieczną Anglię, ponieważ tam w roku 1843 powstała spółdzielnia producentów spożywczych, o profilu spożywczym. A więc byli to rolnicy, którzy produkowali artykuły do produkcji, powiedzmy, spożywczej, tak? I oni zjednoczyli się w celu osiągnięcia większej skuteczności na rynku. Ale na terenach polskich, oczywiście znajdujących się pod zaborami od roku już 1772, po pierwszym zaborze i po drugim, i po trzecim, również znaleźli się prekursorzy tego typu ruchu. Jednym z nich był Stanisław Staszic, który założył już w 1816 roku Towarzystwo Rolnicze Chrupieszowskie. I teraz niezwykle istotnym jest poznanie pełnej nazwy tego towarzystwa. Rolnicze Towarzystwo Wspólnego Ratowania się w Nieszczęściach. Jest to niezwykle sugestywna, a jednocześnie dająca nam znakomity obraz idei tego przedsięwzięcia nazwa. Jest to Fundacja Staszica, a więc tutaj mamy do czynienia nie z zakładaniem instytucji czy organizacji na podstawie wspólnego wkładu jej członków, ale mamy tutaj fundatora. Jest to troszeczkę, można powiedzieć, jeszcze taka pierwotna forma dążenia do tej spółdzielczości. Ale co ciekawe, ten fundator objął swoją ideą i swoim działaniem aż 9 wsi i do towarzystwa zapisało się aż 329
gospodarstw, 329 gospodarzy, którzy tworzyli coś w rodzaju takiej spółdzielni, a więc wspólnej organizacji ekonomiczno-etycznej, społecznej, która miała zabezpieczać interesy tych rolników poprzez właśnie wspólne ratowanie się w nieszczęściach. Jednym z prekursorów, o których będziemy rozmawiali, prekursorów, teoretyków, ale jednocześnie praktyków ruchu spółdzielczego, był Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Dzisiaj nazwisko Raiffeisen kojarzy nam się oczywiście z niemieckim bankiem Raiffeisen, który w Polsce ma swój oddział Raiffeisen Polbank, tak? Tak to się chyba nazywa, ale jest to bank niemiecki. Co takiego zrobił Raiffeisen, co takiego wymyślił? Otóż był to niemiecki reformator społeczny, założyciel jednej z pierwszych spółdzielni pożyczkowo-oszczędnościowych w Europie. I przede wszystkim na początku jego działania praktyczne w okresie kryzysu, w okresie, w którym widział niedostatek i brak możliwości finansowania, kredytowania, rozwoju drobnych przedsiębiorstw rzemieślniczych, powiedzmy, w miastach oraz drobnych rolników, spowodował, że szukał on dróg wyjścia. Przede wszystkim zauważył, że kapitał zgromadzony jest głównie w rękach mieszczańskich. To tam powstawały banki, które były oczywiście przedsiębiorstwami stricte zarobkowymi. Antidotum na niechęć banków mieszczańskich w stosunku do rolników, gospodarstw i drobnych rzemieślników miały być właśnie spółdzielnie kredytowe. To jest właśnie wizerunek Friedricha Wilhelma Raiffeisena. W 1866 roku ten praktyk i teoretyk jednocześnie opublikował książkę pod tytułem Związki kas pożyczkowych jako środek zaradczy przeciwko biedzie ludności wiejskiej, a także miejskich rzemieślników i robotników. Drugim, tutaj jest jeszcze, możemy sobie zobaczyć, jaka była jego praktyka. Podczas głodowej zimy 1846-1847 stworzył tak zwany Związek dla Chleba, co zapoczątkowało jego działalność spółdzielczą. A więc był to człowiek o jakiejś większej wrażliwości, tak? I dzięki temu możemy tutaj mówić o tym aspekcie moralno-etycznym towarzyszącym przedsięwzięciom finansowym. Bardzo ważna rzecz. Propagowane przez Raiffeisena związki kas pożyczkowych polegały przede wszystkim na gwarantowaniu pożyczek, a pożyczkobiorcy musieli być członkami związku. A więc kasy pożyczkowe jako banki nie obsługiwały środowisk zewnętrznych, ale dbały o bezpieczeństwo i zabezpieczenie interesów osób, które tworzyły dany związek. Czyli tutaj mamy do czynienia faktycznie z ideą spółdzielczości. Drugim z teoretyków i praktyków jednocześnie, który przyczynił się do stworzenia podwalin spółdzielczości, a następnie jej rozwoju, ponieważ na jego również doświadczeniach i pracach opierało się bardzo wielu twórców kas spółdzielczych, kas pożyczkowych, również tych, o których będziemy mówili w odniesieniu do Powiśla, był Franz Hermann Schulze, Delitzsch. Delitzsch tak naprawdę to jest rozwinięcie jego nazwiska od miejsca, z którego pochodził. W rzeczywistości jego nazwisko to Schulze, natomiast został zapamiętany jako Franz Delitzsch i to właśnie na dokonania, osiągnięcia i doświadczenia Delitzscha bardzo często powoływali się twórcy późniejszych spółdzielni kas oszczędnościowo-pożyczkowych, które później przekształciły się w banki ludowe. Działał mniej więcej w tym samym okresie co Raiffeisen, czyli lata 1841-1849 to są lata, kiedy on poznawał problemy społeczne, głównie zakładów rzemieślniczych, małych zakładów rzemieślniczych, które były w niezwykle trudnej sytuacji wobec rozwijającego się wielkiego przemysłu. To jest połowa XIX wieku. I wielki przemysł, wielki biznes wtedy właśnie rozwija się niezwykle dynamicznie, ale pożera i połyka wszystko, co spotyka na swojej drodze, a więc przede wszystkim też drobnych wytwórców.
Zajął się, pracował przy tworzeniu komisji pomocowej na zakup zbóż i utrzymanie młyna i piekarni, a więc był też praktykiem. Oglądał to wszystko, całą tę sytuację bezpośrednio i później, kiedy przeszedł jakby pewną drogę, ewolucję, awans zawodowy i znalazł się w środowisku, które miało wpływ na prawodawstwo, zaczął wpływać na to prawodawstwo w taki sposób, aby odpowiednie przepisy ustanawiane na terenie państwa niemieckiego szły w kierunku i wychodziły naprzeciw tych właśnie środowisk poprzez stwarzanie warunków do tworzenia się spółdzielni. W Polsce przede wszystkim najgłośniejszym jakby nazwiskiem, na które często zwraca się uwagę i często się powołuje, jest Franciszek Stefczyk i kasy Stefczyka. Dzisiaj też mamy tak zwane skoki Stefczyka, czyli spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe. Natomiast w okresie międzywojennym i na początku XX wieku to właśnie kasy Stefczyka odegrały bardzo dużą rolę w kształtowaniu się i w tworzeniu się polskiej spółdzielczości i oczywiście odegrały niezwykle istotną rolę. Ale kasy Stefczyka dotyczą przede wszystkim Galicji, a więc to nie jest teren działania związany z plebiscytem na Powiślu i z tymi wpływami, które miały które były bezpośrednim czynnikiem stymulującym powstanie spółdzielni i banków ludowych tutaj na Powiślu. Jednak chciałem przytoczyć Stefczyka dlatego, że on jakby opierał ideę i tworzenie kas swojego pomysłu na myśli. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. A więc to nawiązujemy tutaj do tego pojęcia, którego użyliśmy w definicji, a więc współodpowiedzialność, współdecydowanie, równe prawa, autonomia, dobrowolność. To jest podstawa działania każdej spółdzielni. O, mamy tutaj Franciszka Stefczyka. On działał troszeczkę później od dwóch wcześniej wspomnianych teoretyków niemieckich, Raiffeisena i Delitzsche, mianowicie już na przełomie XIX i XX wieku. I tak jak tutaj zaznaczono, wzorował się na osiągnięciach właśnie Raiffeisena. Skierujemy teraz swoją uwagę na tereny, które interesują nas. Otóż zabór pruski. W zaborze pruskim pierwsze działania Polaków skierowane na tworzenie się ruchu spółdzielczego były związane również z pewnym tworzeniem i zabezpieczeniem interesów narodowych. Mianowicie Polacy w pierwszej połowie XIX wieku zauważyli, że nie będą mogli konkurować na terenie państwa niemieckiego jako jednolita grupa narodowa bez odpowiednich narzędzi i mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych, które będą wzmacniały tę grupę, będą ją integrowały i wzmacniały. Jednym z pierwszych prekursorów, a jednocześnie aktywnych bardzo działaczy ruchu spółdzielczego był Karol Marcinkowski, działający na terenie Poznania. To on stworzył podwaliny pod spółdzielczość na terenie zaboru pruskiego. Przede wszystkim już w roku 1838 był jednym z inicjatorów powołania spółki akcyjnej Bazar, dzisiejszy słynny Bazar Poznański, a więc ten hotel, z którego w 1918 roku przemawiał Ignacy Paderewski, co później doprowadziło do wybuchu Powstania Wielkopolskiego i tak dalej. Ten wielki gmach to była inwestycja, która miała zabezpieczać interesy spółdzielcze na terenie Poznania i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, właśnie powołana przez Polaków. Tam skupiało się życie gospodarcze i życie finansowe środowiska polskiego.
1841 roku powołane zostało Poznańskie Towarzystwo Pomocy Naukowej. To też jest pewien obszar działalności Marcinkowskiego, dzięki któremu zabezpieczano kształcenie młodych Polaków na terenie zaboru pruskiego, a więc pozyskiwanie wykształconych kadr do przyszłej działalności. W ciągu blisko 100 lat działalności tego towarzystwa skorzystało z pomocy tego towarzystwa 6,5 tysiąca stypendystów, z których uformowały się szeregi poznańskiej i wielkopolskiej inteligencji. Oto jest właśnie Karol Marcinkowski. On żył niezbyt długo, był oprócz tego zaangażowany bardzo w działalność niepodległościową. Ale tutaj pewien cytat. Wychowanie nasze jest to dług zaciągniony u ogółu, z czego się w swym czasie wypłacać winniśmy. Tak jak wspominałem na początku, o dwóch sprzecznych jak gdyby kierunkach w ekonomii, a więc czystym zysku, biznesie czysto komercyjnym oraz organizacjach finansowych opartych na etyce. Tak, co dzisiaj dla bardzo wielu osób działających w sferze biznesu jest absolutną sprzecznością. Tak chciałbym też zwrócić uwagę na ten cytat. Bardzo trudny do przyjęcia zapewne przez liczną rzeszę pokoleń wykształconych, a następnie dbających tylko i wyłącznie o własny interes. W 1861 roku powstała pierwsza trwała spółdzielnia kredytowa, a więc tutaj mówimy już o instytucji finansowej, Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Poznania. I była ona wzorem dla innych organizacji, które były zakładane na terenie głównie zaboru pruskiego, a więc nie tylko w poznańskim, ale także w Prusach Zachodnich. W dalszym okresie te spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe zwane były bankami ludowymi. To zostało skodyfikowane w pewien sposób, o tym będziemy jeszcze mówić. One opierały się przede wszystkim na zasadach Schulzego, a więc Delicza, tak? A więc jednego z teoretyków niemieckich, o których mówiliśmy wcześniej. I co ciekawe, te spółdzielnie były skierowane nie tylko do środowisk gospodarczych i miały nie tylko charakter gospodarczy, ale również ich pewną ideą, ich myślą przewodnią było przeciwstawienie się germanizacji i działanie na polu patriotycznym. W 1871 roku następuje połączenie wielu założonych już w terenie spółdzielni w tak zwany Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich. Tym samym organizacje, które zaczęły powstawać na naszym terenie, to znaczy na terenie Pomorza i Prus Wschodnich, ale w obrębie Powiśla, znalazły się w kręgu oddziaływania tego związku. W 1885 roku dla tego związku spółdzielni powstaje bank, jako bank centralny, Bank Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Przede wszystkim zauważono, że konsolidacja wszystkich drobnych spółdzielni działających na różnych obszarach daje większą możliwość pozyskania większego kapitału i większą możliwość oddziaływania, szerokiego oddziaływania nie tylko na niwie ekonomicznej, ale również społecznej i politycznej.